Za 3 tygodnie mieszkańcy gminy Rudka-Tartak wybiorą nowego wójta. Poprzedni włodarz gminy, Jan Raci, spełnił tę funkcję od wielu lat, ale niedawno złożył pisemną rezygnację z piastowanej funkcji. Prezes Rady Ministrów wyznaczył termin wyborów przedterminowych na dzień 8 października bieżącego roku. Upłynął już termin rejestracji komitetów wyborczych, które zamierzają wystawić swego kandydata na urząd wójta. Do komisarza wyborczego wpłynęło tylko jedno zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. W związku z tym tylko ten komitet, który złożył zawiadomienie, ma prawo zgłosić kandydata na wójta. Nie trudno zatem zgadnąć, że kandydat na wójta może być tylko jeden. Wynika to z przepisów kodeksu wyborczego. Termin zgłoszenia jedynego kandydata upłynie 21 września o godzinie 24. Ta sytuacja niesie za sobą określony sposób wybierania wójta. Karta do głosowania będzie koloru białego formatu A5, czyli mała karta. I wyborcy Rudki-Tartak, gminy Rudki-Tartak będą głosować albo za wyborem danego kandydata, stawiając znak X w kratce obok oznaczonej słowem tak, na tak, bądź przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak X w kratce obok oznaczonej słowem na nie. Kandydat zostanie wybrany na wójta wówczas, gdy uzyska ponad połowę oddanych ważnych głosów, tych na tak. Może się jednak zdarzyć, że więcej będzie głosów na nie. Czy kodeks wyborczy przewidział taką sytuację? Jeżeli nie uzyska takiej liczby głosów, wtedy wyboru wójta dokonuje Rada Gminy Rudka-Tartak bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, oczywiście w głosowaniu tajnym. Wyborcy będą głosować w dwóch lokalach wyborczych od 7 do 21. Dodamy tylko, że frekwencja w tym przypadku nie ma kluczowego znaczenia dla ważności wyboru. Warto jednak pójść do lokalu i wypowiedzieć się w kwestii wyboru, bo nowy wójt będzie gospodarzem gminy do listopada 2018 roku. Jego kadencja skończy się wraz z kadencją Rady Gminy.